Okazuje się, że jestem tradycjonalistą, bo tradycyjnie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem organizujemy konferencję podsumowującą rok i tradycyjnie będzie to rok wyjątkowy w naszym opisie. Bo rzeczywiście jest tak, że w inwestycjach drogowych trudno jest porównywać lata ze sobą, dlatego że zależy to od wielu różnych zmiennych, a w przypadku naszym głównie od tego, w jaki sposób realizujemy inwestycje z finansowaniem europejskim. Ten 2021 rok, który za chwilę pożegnamy, będzie na pewno inny od roku 2020, a zwłaszcza 18, 19, 17, które Państwo doskonale pamiętają, jako lata, w których niezwykle intensywnie wydawaliśmy pieniądze europejskie. A co za tym idzie, że mieliśmy do podsumowania inwestycje, które były bardzo duże, bardzo gruntowne, kiedy to budowaliśmy tak naprawdę drogi od nowa w niektórych miejscach. Dziś wygląda to trochę inaczej, dlatego że ten 21 rok, myślę, że nie śledziliśmy tego, ale od 15-16 roku jest najsłabszym, jeżeli chodzi o wpływ o pieniądze, o inwestycje z finansowaniem europejskim. Takich inwestycji w 21 roku mieliśmy tylko trzy. Dwie na 454, czyli Jastrzębie Ziemiołowice i Biestrzykowice oraz na 409 Kujawy-Zielina. I to były jedyne trzy inwestycje, które realizowaliśmy z pieniędzy europejskich. Natomiast w sumie tych inwestycji było ponad 30, co pokazuje, że zmieniliśmy w związku z okolicznościami, zmieniliśmy punkt ciężkości i trochę też dlatego, że wówczas, kiedy mieliśmy naprawdę bardzo mocne wpływy z pieniędzy europejskich, kiedy po prostu musieliśmy je mocno wykorzystywać, nie było możliwości nawet takich organizacyjnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, aby realizować te inwestycje mniejsze, które nie dotyczą dróg priorytetowych, które nie wiążą się z całkowitą przebudową czy budową drogi od nowa, ale mają istotne znaczenie. Myśmy już w tym roku trochę podsumowywali te inwestycje takie nawierzchniowe, które udało się zrobić, ale to jest powód do naszej największego zadowolenia w tym roku, ponieważ z planowanych 9 udało nam się tych inwestycji zrobić 26, więc prawie trzykrotnie zwiększyliśmy plan. Oczywiście to nie jest tak, że to wszystko zrobiliśmy za te same pieniądze, bo po prostu w ciągu roku pojawiały się nowe możliwości budżetowe związane ze spływem z CIT-u i z dobrą kondycją samorządu województwa opolskiego finansową, która pozwoliła również przełożyć się na dobrą kondycję Zarządu Dróg Wojewódzkich i zrealizować inwestycje, które może nie mają tak wielkiego znaczenia komunikacyjnego, nie są obwodnicami, nie są inwestycjami, które zmieniają naszą rzeczywistość, natomiast na pewno dla tych, których one dotyczą, na przykład dla mieszkańców Chruścic w gminie Dobrzeń Wielki, no miały one znaczenie kolosalne, dlatego że dotyczyły tego fragmentu drogi, przy którym oni mieszkają, którym codziennie dojeżdżają do pracy, do szkoły, do sklepu i również tego kawałka chodnika, po którym bezpiecznie mogą dzięki temu się przemieszczać. Dlatego ja poprzestanę dzisiaj na tym podsumowaniu i wstępie, a poproszę pana dyrektora Bartłomieja Horaczuka oraz pana dyrektora Mirosława Sokołowskiego, aby opowiedzieli o państwu o tych inwestycjach, które w 2021 roku mieliśmy okazję bądź to zakończyć w zdecydowanej większości tego, co będzie w prezentacji, bądź kontynuować albo rozpocząć. Bo 2021 rok to również ten rok, kiedy coraz szerzej korzystaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Do tego roku tak naprawdę, czy do roku 2020, jedynym naszym zewnętrznym, takim pozornie zewnętrznym, bo jednak to samorząd województwa opolskiego jest dysponentem pieniędzy europejskich, ale jednak zewnętrznym finansowaniem były pieniądze z Komisji Europejskiej. Ubiegłym i tym roku zaczęliśmy sięgać również po inne źródła, również te rządowe. Jedne z większym sukcesem, drugie z mniejszym sukcesem, bo udaje nam się korzystać z tych pieniędzy, które są przeznaczone na drogi o znaczeniu militarnym i o tym będziemy dzisiaj mówić. Wczoraj w ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto program obwodnicowy, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, z rządowego programu, jakoś tam się nazywającego, rozwoju dróg, który no, z jednej strony cieszy, bo wszystkie nasze inwestycje, które zgłosiliśmy, wszystkie trzy obwodnice
znalazły się w tym programie do realizacji, natomiast no, takim dziwnym trafem, że wszystkie trzy minimalnym 50-procentowym finansowaniu, podczas gdy liczyliśmy na 80% dofinansowania. Powiem tylko o tym, że szybka analiza niezbyt długiej listy, bo tych obwodnic jest 51, pokazała, że żadne województwo, w którym nie rządzi lub nie współrządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie mogło liczyć na dofinansowanie na tym najwyższym tam poziomie, czyli 70%. On dotyczył wyłącznie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, czyli tych województw, w którym Prawo i Sprawiedliwość ma swoich marszałków bądź koalicje, jak w przypadku województwa dolnośląskiego. Taka specyfika rządowych programów w ostatnim czasie, że one przed rozstrzygnięciem już znamy ich wyniki. Będziemy się starali oczywiście wywiązać z tych możliwości, których daje nam program, natomiast bez współpracy z samorządami, bez udziału finansowego, bez wsparcia samorządów, które one dotyczą, czyli Strzeleczek, Głogówka i Nysy, trudno sobie wyobrazić, że będziemy w stanie zrealizować te inwestycje, do których nam brakuje ponad 40 milionów złotych. Tyle z mojej strony, przekazuję głos. To jest slajd o obwodnicach, właśnie o czym pan marszałek teraz wspominał. To jest właśnie to, 23,4 miliona złotych brakuje nam do obwodnicy Nysy, 17,4 miliona do obwodnicy Głogówka i 8,5 miliona bez mała do obwodnicy Strzeleczek. Mówimy o tym, czego nie mieliśmy zaplanowanego, bo to nie jest wkład własny. To nie są brakujące kwoty wkładu własnego. My mieliśmy zaplanowane ten wkład własny w wysokości 20%, bo rzeczywisty wkład to jest znacznie więcej niż 8,5, 17,5 czy 23,5 miliona. Mówimy o tym, czego się różnicy między tym, co się spodziewaliśmy, a tym, co otrzymaliśmy. W związku z czym takie kwoty są nam potrzebne do tego, żeby móc zrealizować te trzy inwestycje. Wczoraj zostało, już skończę ten wątek, wczoraj wszyscy wójtowie zostali poinformowani o tym stanie rzeczy, bo ministerstwo dzień przed Wigilią o 15:30 poinformowało nas, że w ciągu 14 dni musimy powiedzieć, czy mamy te brakujące połowy, czy nie mamy tych brakujących połów, bo jak nie, to wypadamy z programu. Więc zwróciliśmy się do samorządu, ale chciałbym poinformować, że zwróciliśmy się również do Ministerstwa Infrastruktury, mówiąc o tym, że czujemy się potraktowani niesprawiedliwie i że domagamy się zwiększenia dofinansowania do przynajmniej 70%, bo więcej nikt nie dostał. To znaczy żadna z obwodnic nie dostała więcej niż 70% dofinansowania. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy najmniejszym województwem z najmniejszym budżetem, a niekoniecznie najmniejszą siecią dróg, to wydaje się, że takie zwiększenie mogłoby być uwzględnione. Wczoraj minister infrastruktury otrzymał pismo podpisane przez marszałka Andrzeja Bułę, podobnie jak wszyscy trzej wójtowie i burmistrzowie, którzy notabene ogłosili przed świętami, że rozpoczynają ten proces inwestycyjny, więc liczymy na to, że te kwoty, no może z wyjątkiem burmistrza Nysy, bo on się nie wypowiadał, którzy ogłosili, że zaczynają, więc zobaczymy, jak się odpowiedzą w tej sprawie.